Halo! Witamy z miejscowości Osiek w województwie małopolskim. Kolejno lipcowo niedziela. Dzisiaj mamy zamiar zrobić szlak Doliny Karpia. Właśnie ten czerwony tutaj. Podobno, że są same sztajfy na trasie. 87 km ponad, ale sztajfy ponoć są dość fresh. No ale wracamy się, sztajfów nie boimy. My se na kole rajzujemy i tak se fajnie rymujemy po śląsku, bo na Szymu, chociaż my nie są na Śląsku, bo w Małopolsce, także raczej tutaj my gadać nie powinni. No mówić, ale tak to już z nami jest, że my wolimy gadać niż mówić. Czujemy się wtedy bardziej swobodnie. Dali to jest Osiek, szlak Karpia. W tym miejscu rzek już kiedyś był. Jest, a to już są Głębowice, szlak świętego Jakuba. Czyli generalnie rzecz biorąc, to już pokazuje granica Polanki Wielkiej i Głębowic. A ja powiedział Osiek. Okolice miejscowości Piotrowice. Tutaj ze złomano gałęź. Efekt wczorajszej burzy, jako tutaj przeszła. Która między innymi spustoszyła Kraków też. Ona szła od Jastrzębia. Tam przez Pszczynę, tamte tereny. W stronę Krakowa. I widać, że tam w Krakowie no, narobiło dziadostwa. Dwie osoby nie żyją nawet. A u nas tylko trochę pokropiło, trzy razy zagrzmiało i po burzy. Ale u nas jest tak, że wiele do powiedzenia mają góry też w tej sprawie. A my kajadymy prawdopodobnie prosto. Tak, prosto. Szlakiem Karpia. Kapliczka. Jest. No, dużo rowerzystów już spotykamy. I mamy figurki. Co to są za szlaki? O, widzicie, to jest fajne oznakowanie. Pomnik poległy w I i II wojnie światowej, 5 metrów. Sklep 350 metrów. No to na ten pomnik, jak jest 5 metrów, to jakiś tu powinien być. Czyżby, to jest to, tak. To jest to. To jest. Ten pomnik, tutaj się dolnica przewróciła, to trzeba ją postawić z powrotem. Małopolska droga świętego Jakuba. Postawimy to. O pierunie. Dobra. To jest miejscowość Piotrowice prawdopodobnie. Poległym w I i II wojnie światowej. Tylko w zasadzie ta pierwsza wojna światowa to 1920, to o dwa lata ją przedłużyli tutaj na tym pomniku.
Ona się w 18 skończyła. Ale wszystkie nazwiska polskie. No. Dalej jest okolica miejscowości Piotrowice. A być może nawet ta miejscowość. Tak, no to wjeżdżamy do miejscowości Graboszyce. Jakoś rzeka prawdopodobnie stawa moim zdaniem. Troszkę taką główniejszą droga. Bilet amerykański w sztuk. Obszar zapowietrzony. Ale jak na razie szlak jest bardzo dobrze oznakowany. I skręcamy w lewo. Graboszyce. Na miejscowość Grodzisko jadymy. Ale tą drogą żeś już kiedyś jechał. Bo ona chyba z Oświęcimia idzie. Z Oświęcimia na Wadowice jechałam. No, no, no. A ci na Wadowice to nie, to chyba na Andrychów idzie, albo na Kęty, albo tamte tereny. Na Wadowice tam jechałam. Zakaz jazdy konnej, zakaz wjazdu, nie dotyczy rowerów. Czekaj, zobaczymy. Zakaz wjazdu, ale nie dotyczy rowerów. Nie dotyczy rowerów oraz członków wspólnoty wód Graboszyce posiadających aktualne zezwolenie. Ale to ten czorny tu idzie. To ten czorny tu idzie. Tu jakiś zamek jest narysowany na tym. No, na tym szlaku. No, ale tam Grodzisko pisało. Takie poszło. Zbiorniki Graboszyce. Wejdziemy. Zakaz kąpieli. Ale tu jakieś biwakowanie chyba tu jest. Na Górybiorze. Robimy zdjęcie, żeby czas parkiowym dostawamy. Ale jakiś zamek tu pokazuje. No to właśnie na tym szlaku, dolina rzeki Skawy, widzisz, to była Skawa. Trzebieńczyce, Laskowa, Rudze. Przez te Rudze my jechali. Rudze, no. Nie są chyba teraz te Rudze. Albo my przejechali. Prawdopodobnie pukaliśmy. A nie. Czekaj, my rzekę przejeżdżali. Grodzisko. To mamy pociąg, podziwiaj się. Nasze, powiedzmy, że tory są. Tu jest Skawa. No, ale... co to za rzeka by była? Wygodą ci, że Soła. Kaj, Soła jak Soła na Oświęcim, ponieważ przecież my autem przejeżdżali. Obejrzymy na mapie. Cholera wie, co to za rzeka była. Piwo. Co tam? Piwo? A. Zobaczymy na mapce. Zdjęcie i tak trzeba zrobić. Pierunie zaś. Kurda, jemu w lodówce, a nie wziąłeś. Piwa? No. Bezalkoholowego oczywiście. Lepiej tu napisz. Kurde, tu jest szlaków. Jak wiem, czy jakieś WP, SZG, no. SZ. G. Mnóstwo szlaków. C. GWTC. A, faktycznie, to jest tutaj Skawa. Tamta była jakoś
wieprzówka. Zajeżdżamy nad Skawą. Jest i stopień wodny jest. No wiesz, stopień wodny nad Skawą. Musimy zrobić podkop. Cię pewnie kumplą w tym miejscu. Napłynie ze zbiornika Świnna Porymba, czyli przez jezioro Mucharskie. Czyli płynie przez Wadowice. Wadowice, nawet taką miejscowość Skawa też jest. I płynie se w kierunku Zatora. I tam wpada do Wisły. Jest i stopień wodny. No, woda nawet dość czysto. A widzisz. Zgodłem, że się kumpię. Ja zakaz kąpieli, ale pewnie i tak się kumpię. Tutaj mamy jakoś opuszczoną stację. Jakoś opuszczona stacja. Ale nazwy chyba się nie dowiemy. Nie, ale tu popatrz, czy tu auta jest. Nie, myślałem, że po szynach. Nazwy stacji się nie dowiemy. Szkoda. A my jadziemy tutaj prosto, nie? Przejeżdżamy przez tory. No szkoda, że to tak wygląda. Opuszczona stacja kolejowa. O, tu jest lepsze dojście. Tu jest lepsze dojście. Raczej tutaj już nic nie jeździ. Od dawien dawna. Zarośnięte. Cholerę wszystko. No to jeżeli tak to mu wyglądać, nikt nic z tym nie może działać, to żelazny szlak rowerowy tutaj poproszę. No to ile tego mamy, tych procent? Sporo będzie. No. Miejscowość Woźniki. Ale wygląda to na krótkie. Ale fest sztajfa. Może ze 100 metrów. Ale z 10% nachylenia co najmniej. Ale za to widoczek jest. Sztajfa się wypłaściła trochę. Nie, denerwuj się, Misiu. To tylko my. Roba już jak tydzień na urlopie. Miały nie być urlopu w tym roku, to mnie kierownik wywalił na urlop. Miało być na tydzień. A w piątek kierownik zadzwonił i go może jeszcze drugi tydzień.
takim kierownikiem to można żyć. No ale fakt faktem, że ten urlop, który teraz mam, to jest jeszcze zeszłoroczny, a mamy drugą połowę lipca, nie? A ja ponad 15 dni zeszłorocznego urlopu. Ale co to jest za miejscowość, to nie wiem. Daj, odsuń się, bo krzyż, krzyż pokutny stawiany przez zabójcę na miejscu zbrodni. No, dwa już takie widział w Próchnej i w Studzionce. No. Krzyż pokutny, 14-16 wiek. No, taka oto okolica. Tam widać góry. Tam za tymi drzewami widać już Dolinę Wisły. Przed Krakowem. No to będzie rzepak, tak. Nie wiem co to za miejscowość tutaj jest, ale fajne widoki, fajny teren. Krowy się pasują. Na druga trochę tak o, wyboić to poklejono. Wiesz kto to napisał? O tym medalu? No. No mi to na maila napisał Paweł Pieczka. No. Ja. CCC fan. No bo ja tę trasę wysłał mailem, nie? Bo to tam pisze w tym regulaminie. No i link do Strawy, nie? Żeby to, wiesz, wiarygodne było. Tylko że to jest taki przepis, że trasa minimum 125 km, ale limit czasu 10 godzin. A ja tam miał prawie 9 godzin, te Palowice, nie? 131 wyszło tam, a to 125 wystarczyło. Nie, nie, nie. Bo to ja bym musiał jeszcze 25 dołożyć do tego. Chociaż pewnie i tak, że dołożył, no ale... No byle jaką trasę możesz zrobić, no 125 minimum musi być. Edycja zdalna Tour de Silesia. No i 10 godzin limit czasu. Taką Częstochowę by też można było wpisać. Kurczę, to jednak skręcony? No. Woźniki? To jest główniejsza droga. A, gdzieś tu jedna most. Kurde, tak słabo. Tutaj na jakim drzewie powinna być. Jakoś główniejsza droga. Ale za bardzo ruchu nie ma. Paweł Pieczka, CTC fan, rajzy w nieznane.pl. Gdzie opierdala? No nie właśnie, bo jeździ. Gdzie? Jeździ po Polsce. Jest. Tu jest coś, czego nie lubię za bardzo, jak jadę autem. Hmm? Jak jedziesz autem, to... Kurczę, nie widać w ogóle, jaka droga idzie. To za wniesieniem to, no. No. Nie lubię takich sytuacji. Ryczuk. Co? Ryczuk. Jaki Ryczuk? A miejscowość? No. A faktycznie. Ryczów, no. Bo tu ryczą za fest. Chyba my są pod tą chmurą. Jakieś cięcie mamy. Wyska jakoś wyschnięto. Aha, ale my do tego Ryczowa nie jadymy. Ryczów, Ryczów.
Tam też jakieś szlagie na drzewie. A to jest ten czerwony, to tu w prawo. W prawo. No i dobrze. Ale tam się jakiś zaczynał, widzisz? No kółko jest, to się zaczyna. Kurde, ale fajny teren tu jest. O, tam gdzie Jura już widać. Tu mykaj w miejscowości Kuczań. No, ta miejscowość była już kiedyś przeze mnie odwiedzono. W czasie wizyty w Wadowicach też. Wadowice w zasadzie niedaleko. I w tej miejscowości było widać Tatry. Dzisiaj Tatrów raczej nie uwidzimy, bo tam jest zamglone. Wczoraj przeszły burze, więc to wszystko paruje. Ale szlak póki co oznakowany fantastycznie. No i widok też fantastyczny. O proszę, to jest to. A to witamy w klubie, bo my też pierwszy raz tutaj. No ten szlak Doliny Karcia właśnie jedziemy też. No właśnie. Brawo, brawo! To tam było za miasto. Po lewej stronie Wadowice? Ach nie, to nie ta strona w ogóle. Ale to nie ta strona, bo przecież Wadowice są pod górami. I facet też jedzie tym szlakiem. No. Zgoda, że też tu jedzie pierwszy raz. Tak się nie. Zgoda, że on tu jedzie pierwszy raz, a ja mówię, no to witamy w klubie, bo my też. Chociaż ja w tym Kuczaniu kiedyś był, ale nie. Ale tereny, widoki super. Ale tu jest ogień, tu jest bajunia. Bajunia. Jakby to Gustaw powiedział. Jakiego bajunia? Jakby się tu rozpędził przez, to po prostu na tym telefonicznym sukienku.
Marcy Poręba, 3 km w lewo. My tam na Marcy Poręba chyba pojadymy, tak. To miejscowość Brzeźnica, szukamy jedzenia. Ale niestety jedzenia tutaj nie ma, jak jest to jest zamknięte. A to jest krajowo 44. Ruch jak pierun. A my już jednak kręcimy. Tu jest restauracja, jest zawrzyte niestety. No cóż. Posłuchaj pysku i ogłodzie. Tutaj jest. W ogóle coś jeździ? Sztreka. Oj, coś jeździ. Chyba coś jeździ, bo no to jest chyba Oświęcim Kraków. Nie? No. Jednak coś jeździ. Coś tu jest, jakiś most. Czyżby kanał łączany? Śluza. No to to będzie kanał, jak jest śluza. Ja, łączany z Kawina. Kanał łączany z Kawina, tak. A to, nie, a, to chyba był stary most tutaj. Nie, to ja tu chyba do Krakowa jechał. Stary most tam był pewnie. Nie, to jakoś przypopad coś te nama śluza czy... Jest więcej tych kanałów. To chyba jest. W każdym razie są my bardzo blisko Krakowa. Chyba ryba auto jedzie. Bo tu za WTR-ka będzie. Ale my są w Brzeźnicy nie włączana jeszcze. Dopiero wjadę. Ale tu ja wiem, z 20. Ej, Jura. Ja wiem, jakieś niecałe 30 km do Krakowa będzie. No, będzie coś takiego. No to Brzeźnica, ale prawdopodobnie wyjeżdżamy na Wiślaną. Tak, to już pewne, to jest Wiślano trasa rowerowa. Z Krakowa na Oświęcim. I ja ten teren już kojarzę. Jechało się tu. Z Krakowa i do Krakowa się jechało. Kurde, ale tu taka serpentyna. No ale pamiętasz. Metropolis jest szlak karpia. Szlak karpia na dzisiaj interesuje. Fligry nad nami latają, a to oznacza, że blisko jest lotnisko Kraków-Balice. No to jest to miejscowość Lipowa. No w Lipowej żeś był, ale nie w tej Lipowej. Raczej byłem w tej Lipowej koło Żywca. Ale też tam jest czerwony szlak.
Ale się nie jedzie wołami Wisły, bo tam Wisła nie płynie. Najbliższa rzeka, jako tam płynie, to jest Soła albo Kalonka, bo też tak może być. Ale my już skręcamy za nie. Wyłączył się jakiś zielony szlak. Są kłopoty z jedzeniem. Aha, i w prawo skręcamy. Najpierw były brzeźnicy, ale pozamykane. A oprócz tego nie ma żadnych knajp od osieka. Trochę kiepsko. Wolimy w sklepie. 7 Days on zjedli. Bo jeszcze batunek. Chyba jakoś przeżyjemy. No jadę pod wiatr. Kolejna tablica na trasie. Ale to już nie są unijne tablice, to są nasze. Polskie. To Polski Ład. Państwowy Fundusz Celowy. Fundusz Dróg Samorządowych. A, dobrze wiedzieć. Tam 15 milionów. Bardzo interesujące to. To tu jest w Smolicach, nie? Ja. Tajś tu są my. Szlak Doliny Karpia. Nie, co ja gadam? Spytkowice, tu my są. Tu. Mamy taką wiatę. A jechaliśmy tu. Osiek, Piotrowice, Łowiczki, Rudze, Grodzisko, Woźnici, Tłuczań, Rzeźnica, Chrząstowice, o proszę, Łączany i tu Lipowa, Spytkowice, jademy teraz, potem idzie miejsce, potem drugo Lipowa, Smolice, tutaj Zator, Stawy, Podlesie, Przeciszów i tu będą Sztajfy, Polanka Wielka i to będzie ostatni etap. Miejscowość, miejsce. Jest tu fajne miejsce. Staw, lilie wodne. Rzeczywiście fajne miejsce. Tu jest moje miejsce. To wjechaliśmy do powiatu oświęcimskiego, gminy Zator, Smolice, Lipowa, taką miejscowość. Wieje. O, widać w oddali zamek babice. Tam już wzniesienia Jury Krakowsko-Częstochowski. Super. Drewniany kościół świętego Jakuba i był też odpływ w tym kościele. O, już Zator. I kupiliśmy frożelki. I mamy rzeka Skawa w Zatorze. Bardzo szeroki most na jedno auto jedno. Jedziemy po chodniku, bo inaczej bymy się nie minęli. Podolsze. Aha. Nie za to, Podolsze.
Podolsku zaś już kiedyś był. No to jest okolica miejscowości Podolsze. Zator. Tu mamy takie stawy. Łabędzie tam są. Tam widać zamek Lipowiec w Babice na Jurze Krakowsko-Częstochowskim. A tam za nami, za tymi krzokami jest słynno Energylandia. Tutaj raczej z pełnym żołądkiem nie ma co się wybierać. Płynie tak z rybami. Jakieś fajne. Nie robaczymy. Są takie małe jak. O, tam są takie fajne. Ktoś z grabianem nie przyleciał. Ile takie małe jak my mamy? No to co, że małe? Samo ładne, to przed oczami. Właśnie to. Dobra. Jadziemy sobie przez takie stawy. Trochę było błotka. Ale zaś jest asfaltówka. Jak ktoś będzie chciał jechać tym szlakiem Dolina Karpia, to on się też dzieli na takie odnogi i są też znaki kaj do sklepu, kaj do restauracji i to jest dobra informacja. Co? Restauracja? Może będzie wreszcie jakieś jedzenie. Czyli trzeba by było 400 metrów odjechać. Tak. No to próbujemy. Szukamy tej restauracji tutaj. To jest granica już miejscowości Las. 250 metrów. Prawdopodobnie ta restauracja. Hungry Birds. Czyli prawdopodobnie to jest to. Niestety nieczynne. I co teraz? No i mamy kościół drewniany w Porance Wielkiej pod wezwaniem świętego Mikołaja. Nie mimo. Z pierwszej połowy XVI wieku. Świętego Mikołaja w Polance Wielkiej. To już jest diecezja bielsko-żywiecka, czyli nasza. Kiedyś, jakże tu był pierwszy raz, to mnie te górki pokonały tutaj. Ale to była masa lat temu. Inny rower. Więc może nie będzie ksiądz na tle. I też inne warunki były. Wtedy była chyba jesień nawet. A ile się dobrze orientuje. No ale tutaj te sztajty są dość fest. Ale fakt po tym, że robot praktycznie sobie nie trenuje na sztajtach, także też to swoje daje. Prawda, teraz miałeś 5 dni przerwy. Trzeba było robić dach na szopie. Na budynku gospodarczym. Burlopem, ale robić trzeba. Nie ma wyjścia. Ja
Jak mus to mus. Nie ma leżenia. To jest robota. Jest w Polance Wielkiej, jest taka sytuacja, że ślad prowadzi kaindzy jak znaki, ale generalnie rzecz biorąc ślad prowadzi tam, kaj jest ta ślepa uliczka, ale ona nie jest ślepo, także spokojnie można jechać według śladu, a i też według znaków można spokojnie jechać, więc jest ok. Ani to nie wyprowadzę w pulę. I oto sprawdzę. Także można się kierować i śladem, i znakami, i się wyjedzie na właściwą drogę. Koło Urzędu Gminy Polance Wielkie. Teraz będziemy zaś skręcać w lewo. Świeży asfalt. Drogi za wcześnie rok skręcił. Rok skręcił tu. W lewo. Ale tu jest fajny widok. Wyłania się zza tych gór Babiogóra. Ale jadę prosto. Nasze wyjście z wiejskich krajobrazów. To, co ja lubię najbardziej. No ten strum by jeszcze mógł z tym wziąć i byłoby super. Uwielbiam rajdy przez taki teren. Naprawdę ogień. Ale widoczek Wajunia Bieski Bały i Bieski Słonski już też przed nami. I tam gdzieś się jeszcze wyłania na zachodzie Łysa Chora. No proszę. Swoją drogą to gdyby nie ta dzisiejsza trochę niepewna pogoda z rana, no to Łysa Chora dzisiaj mogłaby być zdobyta. Znowu się cholera obroniła. Ej, nie mogę się rozpędzić. No sam jest to pierwszy tam. Jeszcze auto jedzie. No i tym sposobem
kończymy nasz rajding. Szlak bardzo fajny. Troszkę w górę w stosunku i na końcu od Polanki tam od Osieka do Szulczania, ale tam jeden był taki dość test. Przejechaliśmy i nie jest to żaden problem. Także dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Mam nadzieję, pierwszy. Już się chyba starzej. A mnie się droga porąbała, bo ślad trochę inaczej tam poprowadził. A chyba wiem gdzie. Polance. Trzeba było skręcić. No. Ja się... A tyś pojechał prosto. Ale i tak żeś zajechał.